Do końca dnia liczba zamordowanych ludzi pod Moskwą z pewnością wzrośnie. Nie ma więc co posługiwać się liczbami. Ale nie tylko to wzrasta. Wzrastają również w setkach teorie. Dziesiątkami ukazują się nowe nagrania, tysiącami spływają informacje, a zaraz za nimi w tej samej liczbie dezinformacje wysyłane w świat przez jednych i przez drugich. Prawda jest jedna. To prawda. Ale z pewnością jej nie poznamy. Rozpoczyna się wyścig odpowiednich narracji pod polityczną układankę, a w tym wszystkim my. Ludzie zwykli. Zwykli. Którzy nie chcą żadnych nie swoich wojen. Możecie zawsze liczyć na moją szczerość i zgodnie z zasadą tej szczerości powiem wam na wstępie. Nie wiem i nie silę się nawet na wiedzę o tym, co stało się wczoraj w centrum handlowym pod Moskwą, ale domyślam się, że na każdą akcję zrodzi się reakcja. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. W tym programie przedstawię wam moje ustalenia w sprawie wczorajszego zamachu w sali koncertowej Krokus City Hall pod Moskwą. Chcę was zapewnić, że takiego podejścia do tematu nie znajdziecie w żadnym innym miejscu. Dlaczego? Bo traktuję każdego z was poważnie. I to oznaka mojego szacunku do widzów oglądających programy na naszym kanale. Nie ma znaczenia, kto strzelał, z czyjego polecenia to robił. Nie ma znaczenia prawda i wątpię, abyśmy ją szybko poznali. Nigdy nie nastąpi też sprawiedliwość. A każda informacja, którą będą nas karmili przez najbliższe dni, będzie miała tyle wspólnego z prawdą, co Jaś Kapela z poezją, Wyborcza z pisaniem prawdy, a Michnik z Polską. Czy chcę przez to powiedzieć, że w postaci tej krwawej masakry stworzono nam nowy spektakl dla maluczkich? Nie, absolutnie nie, bo sprawa jest poważna. Tylko ukierunkowanie naszej uwagi jak zwykle otrzymało zły wektor. Jak zwykle. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Rozpoczęliśmy remont studia. Niewielkie, skromne, ale będzie w pełni profesjonalne, z trzema planami. Zamierzam zainwestować w kolejne dwie kamery, aby zmieniać kadry i nadać całości, powiedziałbym, odpowiedniego stylu i smaku. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało. Nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami nieść tego wszystkiego, za co jak zwykle kłaniam się w państwu w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Jak zwykle zachęcam do tego, abyście stawiali nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyli się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Powiem coś bardzo brutalnego. Nie ma znaczenia, kto zginął, kto to zrobił i jakie były motywacje. Liczy się pretekst. Zawsze potrzebny jest jakiś pretekst. Zawsze potrzebne są jakieś gliwice i radiostacja. Zawsze potrzebny jest jakiś arcyksiąże i Sarajewo. Oczywiście, jeżeli była to rzecz jasna, celowa akcja, celowe działanie i w swej czarnej odsłonie tak perfidnie zaprojektowana jak wytrucie ludzi gazem w teatrze w Dubrowcach czy masakra w szkole w Biesłanie. Bo prawda, której i tak nie poznamy, może być zupełnie inna. Nie pamiętacie roku 2004? O 9.30 czasu lokalnego 1 września, czyli pierwszego dnia roku szkolnego, grupa 33 terrorystów przyjechała pod szkołę w skradzionej wojskowej ciężarówce i zaatakowała szkołę numer 1. Do tej szkoły chodziły dzieciaki w wieku 7 do 18 lat. Większość atakujących nosiła kominiarki, zaś niektórzy z nich mieli na sobie pasy z materiałami wybuchowymi, czyli pasy szahida. Po wymianie ognia z milicją, podczas której to wymiany zginęło dwóch zamachowców i jeden milicjant, napastnicy opanowali budynek szkoły, biorąc około 1181 zakładników, z czego większość miała poniżej 18 roku życia. No i według oficjalnych danych zginęły tam 334 osoby, w tym 156 dzieciaków, zaś 700 osób, głównie dzieci, zostało rannych. Tuż po szturmie europejscy dziennikarze sugerowali wówczas, że liczba ofiar może przekroczyć 400, jako że 176 osób uznano za zaginionych. No i rząd rosyjski co? Spotkał się wtedy z krytyką mieszkańców Biesłanu, którzy po kilku dniach od ataku wciąż nie wiedzieli, czy ich dzieci w ogóle żyją, czy nie. I czy był to czeczeński atak terrorystyczny, czy działanie inspirowane przez Rosję, aby zdobyć pretekst w oczach świata do zrobienia porządku w Czeczenii? No to powiedzcie mi, moi drodzy, jakie to miało znaczenie. Efekt jest taki, że Czeczenia jest dziś we władaniu Putina. Cel osiągnięty.
A że dzieci? Że niewyobrażalny ich strach i wielkie cierpienie? Powiem wam, co o tym myślę, gdy przyjdzie czas na puentę naszego programu. Tak czy inaczej, cel został osiągnięty, wykorzystany politycznie tak, jak chcieli. Ludzi szkoda. Dzieci bardzo żal. Wiem, że nie lubicie, jak używam wulgaryzmów i od dawna podczas naszych spotkań tego nie robię, ale dziś nie sposób zastosować się do tej zasady. Otóż świat pełen jest skurwysynów, ludzi bez zasad, honoru, czułości i wrażliwości, bo jakim zwyrodniałym bydlakiem trzeba być z jakiejkolwiek w ogóle motywacji, inspiracji, aby iść i walić do bezbronnych ludzi, w tym do dzieci, jak wczoraj podczas tego koncertu. Pretekst. Po co potrzebny jest pretekst? Aby móc uwiarygodnić swoje dalsze działania. Więc kolejne pytanie. Jakie działania? Prześcigają się eksperci w telewizjach na bezproduktywnych analizach, piorąc nam mózgi informacjami, które nie mają wpływu na nasze życie. Wpływ będzie miało to, co ewentualnie po takim działaniu nastąpi i na tym powinniśmy się skupić. Miedwiediew już ogłosił, że przed salą koncertową znaleziono starą furgonetkę na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. I mam w to uwierzyć, że w środku wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą przed wielką salę pod Moskwą podjechała sobie ciężarówka na ukraińskich blachach i nikt ich tam nie przepędził, nie wyganiał, nikt tego nie sprawdził. Więc po co Miedwiediew to powiedział? Bo jest znawcą starych samochodów? Internet obiegają kolejne filmy z zatrzymania prawdopodobnych terrorystów, którzy strzelali tam do ludzi. Dlaczego mówię, że prawdopodobnych? Bo kto wie, co w tej Rosji jest prawdą? Tak samo, co jest prawdą w Stanach Zjednoczonych, Izraelu czy na Ukrainie. Doktor Wojciech Szewko, ekspert od Wschodu, Bliskiego i tego dalszego, napisał dzisiaj po południu na Twitterze: Rosja, Moskwa, podane za pewną agencją. Macie jej nazwę na ekranie, nie potrafię jej wymówić. Amak, Amaku. Państwo islamskie zadało Rosji mocny cios krwawym atakiem, najbrutalniejszym od lat. Źródła bezpieczeństwa poinformowały agencję, której nazwę nie potrafię wymówić, ale powiedzmy, że Amaku, że w piątek bojownicy państwa islamskiego przeprowadzili skoordynowany atak na duży tłum chrześcijan w mieście Krasnogorsk na obrzeżach stolicy Moskwy. Źródła podały, że celem ataku była masowa impreza, w której uczestniczyły tysiące chrześcijan, odbywająca się w sali muzycznej znajdującej się na terenie dużego kompleksu handlowego w mieście. Źródła te ujawniły Amakowi, że ataku dokonało czterech bojowników państwa islamskiego, którzy byli uzbrojeni w karabiny maszynowe, pistolety, noże i bomby zapalające, a atak był poprzedzony intensywną obserwacją tego miejsca. I co? Tak wielki kraj, jakim jest Rosja, nie była w stanie inwigilować, sprawdzać, podsłuchiwać, namierzać i dopuścić do tego typu działania? Coś mi tu nie gra. Ale to też nie jest do końca prawda. Nie możemy więc zakładać bez dowodów, że nastąpiło coś, co nastąpiło, kiedy nie wiemy, na jakiej podstawie miałoby to nastąpić. Więc źródła podają, że bojownicy wtargnęli na salę i trzej z nich zaczęli strzelać do tłumu, natomiast czwarty z bojowników zajęty był podpaleniem sali za pomocą przygotowanych wcześniej w tym celu bomb zapalających. Mówię o bojownikach, cytując za tą agencją, a tak naprawdę zasługują na zupełnie inne określenie, bo bojownik to jest raczej człowiek, który walczy w imię jakichś zasad. Tutaj nie ma zasad. Więc te źródła podały, że ci ludzie, bojownicy, potwierdzili, że strzelali w głowy kilkudziesięciu chrześcijanom, a wielu z nich zamordowali w hali i na jej korytarzach. W wyniku krwawego ataku zginęło lub zostało rannych co najmniej 300 chrześcijan, a także wybuchł poważny pożar, który zniszczył 2/3 sali i spowodował zawalenie się dużych jej części. Źródła potwierdziły Amakowi, że atak wpisuje się w normalny kontekst wojny pomiędzy państwem islamskim a krajami walczącymi z islamem. I bądź tu, człowieku, mądry. Zaraz znów pojawią się głosy, że komórki ISIS są tworzone przez USA i to USA zainspirowały ataki terrorystyczne w Rosji i tak dalej, i tak dalej. Czy zrobili to terroryści z ISIS, którzy od razu przyznali się do zamachu, czy inspirowali to Amerykanie czy Francuzi, czy zrobił to Putin, aby wrobić Ukraińców i mieć podkładkę pod mocniejsze uderzenie na Kijów, a może po to, aby odebrać obywatelom Federacji Rosyjskiej więcej praw, podpalić gasnące w nich emocje, stworzyć argument do wskrzeszenia poboru, co? Czy zrobili to Ukraińcy z jakiegokolwiek powodu? A może Rosja jest tak wewnętrznie słaba, że nie była w stanie zabezpieczyć się kontrwywiadowczo przed działaniem terrorystycznym, kimkolwiek terroryści by nie byli? Ale co to ma dla nas za znaczenie? Jako człowiek cywilizowany, to co mogłem realnie zrobić w tej sprawie, to zrobiłem. Poszedłem dziś rano z córką na spacer, wszedłem do kościoła i westchnąłem za duszę zamordowanych tam ludzi. Cóż więcej może każdy z nas? Co ma więc
znaczenie. Znaczenie mają konsekwencje, które nastąpią w ciągu najbliższych dni. I oby te konsekwencje w żaden sposób nie były związane z nami. Wiedza przyjdzie, gdy nastąpi reakcja, a będziemy jej świadkami lada moment. Ale przecież prawdopodobieństwo i jakaś prosta metodologia badawcza nakazywałaby zadać kolejne pytanie. Czy może być też tak, i w mojej ocenie tylko głupiec z pełnym przekonaniem by to osądzał, na podstawie tych danych, które mamy, że zamach był przypadkiem, wypadkiem, w żaden sposób nieinspirowany, o tak bym powiedział, aby eskalować konflikt na Ukrainie. Nie wiem. Ktoś z Państwa wie? Ci eksperci wszyscy wiedzą? Ci sami ludzie, co przez 2 lata gadali, że Rosja zdycha z głodu, a dziś trzęsą portkami, bo okazuje się, że jest inaczej? A mówiąc wie, mam na myśli, czy ktokolwiek ma pewność. Bez względu na to, czy było to działanie inspirowane z zewnątrz, wewnątrz, czy była to niezwiązana z wojną brutalna koincydencja zdarzeń, to masakra ta będzie wykorzystana przez Putina do celu, który będzie chciał doraźnie osiągnąć. Kropka. Dlaczego? Bo szef mocarstwa atomowego nie może wyjść w oczach obywateli na człowieka, który mógł zapobiec, a nie zapobiegł. Muszą być winni, kimkolwiek oni będą. A wina nie zostanie uznana na zasadach sprawiedliwości, ale doraźnych potrzeb politycznych. A Majdan, pamiętacie? Jak ludzie skrywani przez płyty gipsowo-kartonowe, z których robili sobie tarcze w kaskach motocyklowych, na głowach z młotkami w rękach, lecieli pod kule strzelców wyborowych. I kim byli ci strzelcy? Jeden powie, że Amerykanie, inni, że Rosjanie. Ktoś następny, że swoim rozkazem zabijał tych ludzi były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowicz. Do pacyfikacji demonstrujących ludzi na Ukrainie władze wysłały siły Berkutu. Pamiętacie taką słynną nazwę? Nieustannie ją mielono w tamtym czasie. Berkut, Berkut. A była to wyspecjalizowana jednostka milicji ukraińskiej podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Berkut brał bezpośredni udział w pobiciach, torturach i zabójstwach protestujących. I w sumie w ciągu tych kilku dni, tych krwawych starć, zginęło około 100 osób, a ponad 500 zostało rannych. Winni do dziś nie zostali osądzeni, a przecież jest nowa Ukraina. Nowa demokratyczna władza. Więc kto strzelał? Kto strzelał z tych dachów budynków rządowych? Ktoś z was wie? Ktoś wie na pewno? Bo w gazecie powiedzieli? Mnie natomiast martwi w tej całej sytuacji zupełnie coś innego. Eskalacja tego napięcia. Wysyp tweetów, że zrobili to Ukraińcy, podgrzewanie tego kotła. A cholera wie, kto inspirował ten atak. I martwi mnie ta wypowiedź polskiego ministra obrony. Imperium zła, które się odradza, musi jasno i wyraźnie wiedzieć. Całe społeczeństwo polskie jest gotowe do obrony ojczyzny. W momencie zagrożenia państwo broni się nie tylko swoimi jednostkami, siłami zbrojnymi czy wszystkimi instytucjami. Broni się całą swoją mocą, czyli mocą swych obywateli. Nie ma większej siły od tej siły, którą dają obywatele dla swojego państwa w jego obronie. To jest nasza największa armia, to jest nasza największa broń. Kto jest gotowy, panie ministrze? I do czego? Jak państwa? Jakiego państwa? Ojczyzny? Jeszcze bym rozumiał. Pan jest gotowy? I kolejna wypowiedź. Polska i Niemcy biorą odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania w Europie. To jest kolejna sprawa, o której chcemy państwa poinformować. Od lipca nasze grupy bojowe, 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich będzie w gotowości do szybkiego reagowania. To są siły szybkiego rozmieszczenia wypełniające zadania kompasu strategicznego, czyli takiego planu przyjętego po wybuchu wojny w Ukrainie przez Unię Europejską, żeby te siły szybkiego rozmieszczenia, szybkiego reagowania były realnym wsparciem i realną pomocą, muszą przejść okres przygotowania, uzyskania zdolności operacyjnych. Nie zgłosiły się inne państwa w Unii Europejskiej, to też trzeba powiedzieć. Nie wszyscy byli w stanie wystawić taki potencjał związany z szybkim reagowaniem, jak Niemcy i Polska. Tylko my byliśmy w stanie. Od lipca wspólnie przejmujemy działania w tej kwestii. Przez rok Polska i Niemcy będzie współdziałać i tworzyć siły szybkiego reagowania. A gdzie reszta? To sytuacja ta nie dotyczy już Francuzów, Anglików, Włochów, Hiszpanów, pozostałych krajów NATO? Niemcy będą szybko reagować? Na jakim terenie? W imię jakich interesów? A teraz króciutko. Do zdziwionych. Czym jesteście zdziwieni? Że Polska nie ma wpływu na to, co dzieje się w kwestii jej polityki zagranicznej?
że przespała wszystko, co można było przespać, a ministrem obrony jest lekarz z Krakowa? Z całym szacunkiem, panie ministrze, ale to nie nominacja prezydencka daje kompetencje. Potrzebne jest jeszcze doświadczenie. Do zwolenników przyjaźni z Rosją. Bo gdyby polityka państwa prowadzona była inaczej, gdyby ten głupi rząd cokolwiek zrozumiał, gdybyśmy prowadzili inną politykę względem wschodu, gdyby podejście było inne do zachodu, gdybanie po próżnicy. Bo rzeczywistość jest taka, a nie inna i na przeszłość wpływu nie mamy i nawet najrozsądniejsza analiza tego, co już się zdarzyło, zmienić historii nie jest w stanie. Gdyby. Parafrazując Kazika, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Gdyby to najczęstsze słowo polskie. Gdyby mama miała wąsy, to by była ojcem. Nie ma co gdybać. Polityka państwa polskiego, pozostawiając już jej ocenę na inny program, prowadzona była tak, a nie inaczej. Pociągnęła za sobą pewne zdarzenia, których nikt z nas nie jest w stanie odwrócić. Możemy mieć w tej sprawie odmienne spostrzeżenie i bardzo dobrze, jeżeli wynika to spostrzeżenie z jakiejś głębokiej analizy i faktycznej troski o Polskę, a nie głupoty lub agenturalnego działania. Jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. I czasu nie cofniemy. Mamy wśród tych zwolenników sojuszu z Rosją ludzi, którzy szczerze kochają Polskę, ale w ocenie innych być może źle rozumują i źle pojmują tę strategię, którą Polska powinna przyjąć, ale jest wśród nich też wielu ludzi po prostu nieistniejących, zwykłych trollów. Ludzi, którzy zapełniają tę przestrzeń internetową zwykłą rosyjską propagandą. I to samo dzieje się w stronie, czy też po stronie ukraińskiej. Jest bardzo dużo dezinformacji płynącej z tamtego kraju. To wszystko jest zbieżne, similarne. Do zwolenników przyjaźni z Ukrainą. Ukraina jest w potężnych tarapatach. Nie potrzebuje pieniędzy, ale wojska, którego nie ma. Dlatego, że większość poborowych uciekła. Liczy się, że jest to nawet do miliona młodych ludzi. Jest na Ukrainie dzisiaj tak źle, że wcielają oni do armii kobiety i to nie ma sanitariuszki. Oni mają pieniądze, nie mają amunicji. A dlaczego? Bo nikt już jej nie ma. Nawet do sprzedawania, a co dopiero rozdawania. Nie ma amunicji, mówi o tym wyraźnie były szef sztabu generalnego, pan generał Rajmund Andrzejczak. Gdzie są ci, którzy mówili przez 2 lata, że Ukraina ma się dobrze, że w ogóle jest dobrze? O tej ofensywie, która miała nastąpić wiosną. Mija druga wiosna i co? Ukraina ma dzisiaj 2 drogi. Albo wciągnąć w ten konflikt innych, aby stał się on regionalnym lub światowym, albo ulec. A i to nie będzie ich decyzją. Gdy ulegną, może być natomiast różnie. Rosja przecież nie pozwoli sobie na to, aby mieć za sobą 80 milionów ludzi niesubordynowanych, gdzie co chwilę będzie wybuchał jakiś konflikt, jakieś ognisko będzie się zapalało, które trzeba będzie natychmiast gasić, oczywiście na oczach całego świata i opinii międzynarodowej. Będzie więc musiała Ukrainę odwrócić jak kozaków w dawnych latach. Przeciwko komu? Odpowiedź pozostawiam wam. Do ufających sojusznikom. Sojusze kończą się tam, gdzie zaczynają się partykularne interesy poszczególnych państw. W polityce da się usprawiedliwić za pomocą dyplomacji każdą rzecz i każde działanie, nawet rzeź. Potrzebny jest tylko pretekst. Jedynym sojuszem, który jest realny dla nas, dla Polaków, to jest nasz sojusz, narodowy i żaden inny. I już musimy zakładać, że będziemy mogli liczyć tylko na siebie. Do głupich. Na szczęście wśród was ich nie ma, ale czasem zdarzają się widzowie ograniczeni. 1 na 1000. Tak bym powiedział, na tym kanale. Trafiają tu przypadkiem. Do was nic nie mam, bo i tak nic nie dotrze. Szkoda czasu. Do mądrych. Obserwujmy i nie dajmy nadać sobie niewłaściwego kierunku myślenia. Nie spalajmy energii i nie poświęcajmy czasu na rzeczy, które nie są od nas zależne. Jeżeli jesteś katolikiem, pomódl się za tych ludzi i pomódl się o nawrócenie tych wszystkich wariatów, którzy dążą do wojny. Jeżeli nie wierzysz, to możesz zrobić całą masę innych rzeczy, na które masz wpływ. Sami możemy przygotować się przecież w tym czasie na najgorsze. A jeżeli to najgorsze dzięki Bogu nie nadejdzie, to będziemy się jeszcze z tego śmiać, czego państwu życzę. I te puszki wszystkie, które możemy gromadzić na czarną godzinę z jedzeniem, z żywnością, wyrzucić, bo się przeterminują. Szkoda jedzenia, tak. Ale wolałbym to, niż miałoby nastąpić taki czas, aby trzeba było je otwierać i po prostu gdzieś po piwnicach zjadać. Zresztą przygotowałem o tym cały program, który podlinkowałem na ostatniej planszy naszego dzisiejszego spotkania. Klikajcie, naprawdę warto. Głowa do góry i nie wypełniajcie tej głowy złością, nienawiścią, sporami i niepotrzebną wiedzą, żebyśmy później nie musieli żałować, że zabrakło nam czasu.
Są okulary, a to oznacza, że czas na podziękowania. Wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie serdecznie dziękuję. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami nieść tego całego tobołka, za co jak zwykle kłaniam się w państwu w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany rozwojem naszego projektu, a przypominam, że właśnie weszliśmy z remontem do studia, z przygotowaniem całego planu, scenerii, nie będzie green screenu, będzie nowocześnie, będzie pełna ekspozycja, będzie piękny plan, a dokładnie dwa, a być może nawet i trzy, jak się uda w tej naszej skromnej nowej przestrzeni. Jeżeli państwo w to wierzą, że możemy założyć jakiś wspólny, duży, jakieś duże przedsięwzięcie medialne, to możecie znaleźć informacje na temat wsparcia tego projektu, bo on jest jeszcze w fazie rozwoju i budowy, w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Lubimy kawę, więc jest serwis by Coffee, jest zrzutka, bo lubimy zrzutki, jest numer konta. Te wszystkie darowizny i datki z chęcią przyjmiemy i jak państwo widzą, pożytkujemy w wartościowy sposób. A na odchodne. Jakie cele ma dziś Putin, o czym mówiłem już wielokrotnie w ubiegłotygodniowych programach? Mówię o celach wskazując na dziś. Na dziś, czyli na sytuację bieżącą, uwzględniającą wczorajszą masakrę wśród cywilnych mieszkańców podmoskiewskiej miejscowości. Jeżeli jest to ISIS, to co zrobi? Otworzy kolejny front i pójdzie na wojnę z państwem islamskim? Oczywiście, jak zapewniali eksperci, to państwo od lat nie istnieje, a tu nagle taka niespodzianka. Ma okazać Putin teraz słabość wobec swoich? Pokazać, że pan mocarstwa atomowego nie może dać bezpieczeństwa swoim obywatelom na ich terenie? Co więc zrobi? Będzie, w moim przekonaniu, tak długo kochał schwytanych i przesłuchiwanych teraz terrorystów, aż powiedzą to, co mają powiedzieć. I uwierzcie, że nie będzie to to, co wiedzą, tylko to, co Putin będzie chciał usłyszeć, a obwieści to później światu. Premier Rosji już wskazuje, kto jest winny. Napisał na Telegramie: terroryści rozumieją jedynie terror odwetowy. Żadne procesy ani śledztwa nie pomogą, jeśli przemocy nie przeciwstawi się siły, a śmierci poprzez totalne egzekucje terrorystów i represje wobec ich rodzin. Światowe doświadczenie, mówi premier Rosji. Jeśli okaże się, że są to terroryści reżimu kijowskiego, nie da się inaczej postąpić z nimi i ich ideologicznymi inspiratorami. Należy ich wszystkich odnaleźć i bezlitośnie zniszczyć jako terrorystów. W tym urzędników państwa, które dopuściło się takiego okrucieństwa. I czy od nas zależy, co się okaże? Co wymyśli sobie Putin i jaka była prawda? To, co ma się okazać, moi drodzy, od dawna już jest ustalone. Oby bez naszego udziału. I na koniec. Tak działa propaganda. A jednym z jej transmiterów jest telewizja, która ludzi ogłupia i zabija naszą percepcję. Pięknie opisali to twórcy zapomnianego już dziś kabaretu Salon Niezależnych w piosence Telewizja z końcówki lat 70. Z treścią tej piosenki chciałbym was teraz zostawić. Posłuchajcie do końca. Tymczasem dziękuję, że chcieliście poświęcić swój czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną telewizja transmituje. Oj, diriri, dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. W telewizji czterej znawcy od nawozów i od świata orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnach chłop się szkoli, na dodatek wygrać można końcówkę od banderoli. W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci, zastrzelonych pod Nairobi. Pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na kasjera za kradzież 4000, 4 lata, 5 miesięcy. Patrzy prawy obywatel dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby trochę z radia, a on cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby trochę z radia, a ty cały z obwieszczenia.